Cześć, z tej strony Staszek i Amelia. Witamy Was w podsumowaniu i ocenie gry Newton od wydawnictwa Lucrum Games. Moi drodzy, Jerzusz Maria, ileż ta gra zapewniła nam emocji podczas grania. Mam nadzieję, że Wam się trochę te emocje udzieliły. Wyjątkowo zwykle... I tak... Zwykle, jeżeli pokazujemy Wam ocenę i podsumowanie, robimy los, losowy setup, żeby po prostu, żebyście nie widzieli, nie mieli żadnych spoilerów, jak się skończyła rozgrywka. Ale już więc, sobie darowaliśmy. Więc tutaj sobie darowaliśmy ze względu na to, że chcielibyśmy też pogadać o tym, co zaszło w ogóle w tej ostatniej rundzie też. Więc jak oglądaliście, to będziecie wiedzieć, co chodzi, jeśli nie, no to nadróbcie, bo naprawdę rozgrywka była bardzo ciekawa według mnie. Jedna szczególnie z końcówka. Szczególnie końcówka. Końcówka, bo wcześniej to tak... Ach. Ale właśnie to było ciekawe, że na początku było tak znośnie, a potem nagle je budu. I Więc właśnie, to drukcie... jest jedna z cech tej gry. A o tym na pewno, e, i tych będziesz chciał wspomnieć, ja chcę o tym wspomnieć, że w tej grze tak jest. Człowiek mozolnie zbiera sobie przez te dwie, trzy rundy. Wydaje Buduje się, silnik. że nic się nie dzieje. A potem się zaczyna dziać. A potem, pach, jeden mistrz, jeden cel, mistrz, cel. I kurczę, zbierają się te I punkty. I nagle się nagle okazuje, że mówisz, Pamiętam, że ty cały czas czułaś w tej grze, że nie masz do końca pojęcia, e, jak w który, ten, w który cel końcowy pójść? Nie, to nie, był, że nie uda Ci się żadnego zrealizować. To nie tak? był ten problem. Cały czas liczyłam, który z tych celów będzie bardziej przydatny i który rzeczywiście jest osiągalny bez zawalania innych rzeczy, i nie bardzo to wychodziło. I dopiero na sam koniec okazało się, że właściwie to jest jedyna ścieżka. Były dwie ścieżki, którymi mogłam. Podążyć po przeliczeniu wszystkiego, a wiesz, no to, to długo to trwało. zupełnie, to na samym końcu w ogóle wyszło, że to jest. I tutaj jeszcze zmieniliśmy na sam tak. koniec, więc y, szczerze polecamy. Dobrze. Obejrzyjcie sobie. Tak, moi drodzy, przede wszystkim, to, co ja mogę o tej grze powiedzieć, to niesamowitym, dużym atutem tej gry jest regrywalność po pierwsze, bo tu wszystko się zmienia na planszy, mimo że ona wygląda na dość taką. No, cały czas podróżujemy po tej no, samej bo... mapie. Drzewo, cały czas tak samo jest podróżowanie po drzewie. Tu cały czas robimy dokładnie te same cele, na których będziemy stawiali książki. Tak, ale wszystko zmienia się tutaj pod kątem tego, co się pojawia tu na planszy. Zmienia się to wszystko to, co pod kątem tego, co zbierzemy w kartach. Jak uda nam się zebrać, czy uda nam się zebrać mistrzów likiry? dostaniemy. Jakich mistrzów dostaniemy? Jakie cele końcowe wyjdą? Regrywalność przede wszystkim bardzo dużym atutem tej rozgrywki i tej gry jest. Jak również to, że nawet do tych samych celów możemy dochodzić zupełnie innymi drogami. I to też jest bardzo fajne. Nawet gdy mamy znowu te same cele, się nam wylosują. Droga do nich będzie zupełnie, zupełnie inna, wyznaczająca, wyznaczona właśnie przez te całe grono innych różnych rzeczy. Więc ja bym mógł w skrócie podsumować Newtona w ten sposób: wśród cięższych tytułów ten, według mnie, w niego gra się najlżej bo ja lubię mużdżyć. Jest ja taki mam... łatwiej przyswojalny. Tak. I tu też bywa problem z paraliżem decyzyjnym, ale jeżeli rzeczywiście na początku gry oznaczycie sobie cel, że chcę realizować ten cel końcowy i chcę realizować jeszcze inny cel końcowy i do tego będziecie dążyć, będzie Wam gra szła płynniej niż na zasadzie, to nie jest gra, w której, jeżeli chcemy wygrać, musimy koniecznie tylko i wyłącznie reagować podczas każdej rundy na to, co się dzieje na planszy. Nie. Tu naprawdę trzeba mieć jakiś pomysł i cel. Trzeba mieć pomysł, ale ja lubię w tej grze to, że e, tych celów końcowych i tych różnych ścieżek jest tak wiele, że mm, ta nasza rozgrywka dzisiejsza to jest pierwszą, w której rzeczywiście się przycięłam. We wszystkich innych miałam to poczucie, że nie poszło mi tędy dobra, pójdę sobie inaczej i ja i tak sobie zrobię któryś cel, i tak uzbieram sobie te punkty, więc może dlatego nie mam tego poczucia takiego zakleszczenia na pomyśle i na tym, że on nie wyszedł jest koniec, już nic nie zrobię. Myśmy zawsze myśleli, że najwięcej punktów masz zdobyć właśnie wtedy, kiedy mocno ciśniemy w drzewo technologii, ponieważ to ono jest głównym drzewem, które daje nam możliwości dojścia do końcowych celów. Ale. Okazuje się, że dzisiaj zagraliśmy po raz pierwszy, kiedy nasi naukowcy praktycznie. No właściwie poruszyli. To właściwie trzy, się nie pola, trzy, cztery pola na, na jednego gracza. Bonusy graca. zostały, wszystko zostało. Zwykle to, ja nawet jestem w stanie rozłożyć i czterech, i trzy mogą być gdzieś na końcu. Miałem taką rozgrywkę, że tutaj i dwa cele końcowe zaliczyłem na tej. Na tym, w no tym mój miejscu. jeden to się nawet nie ruszył, student leniwy był. I co ciekawe, nigdy nie uzyskałem stu punktów. Nagle dzisiaj zmiana w ogóle taktyki. Poszedłem mocno na przykład tutaj w te książki, bo to jest ta część, która ma dużo książek, a tu jest ta część, która ma dużo. Dużo takich, powiedzmy, łatwiejszych elementów do zdobycia, bo głównie z eksploracji. I nagle, bum! Jest dużo punktów, więc naprawdę, cel uświęca środki. I tutaj, nawet gdy będziemy grali w ten sam sposób, ale mając inne cele, jesteśmy w stanie zupełnie inne punkty wygrędzić. Punkty więc... są za wszystko, więc wszystko się liczy. Nie musimy się martwić bo my się na początku tak martwili, kurczę, w ogóle nie ruszamy tego, pewnie nie wygramy, będzie strasznie kiepsko, w ogóle nie ruszamy tego drzewka. Okazuje się, że kurczę, nie. Naprawdę da się różnymi innymi sposobami również wykręcać naprawdę niezłe wyniki. Dobra, to ja teraz wrócę trochę do tej regrywalności i do elementów. No. E, tak pokrótce wam powiem. To, i to, czyli te elementy, ich jest określona liczba, dokładnie tyle, ile widzicie, rozkładacie je losowo, czyli tak. nigdy nie wiecie, co gdzie będzie, nigdy nie wiecie choćby pod kątem układania tutaj, dopóki nie rozłożycie, nie wiecie, czy będzie to łatwe do przejścia, bo kilka ruchów i wszystko macie, czy to trzeba zwiedzić całą mapę i nie da rady tego zrobić. Małe cele, całkowicie losowo, jest tego wszystkiego Zdecydowanie więcej, więcej. Gdzieś jeszcze leżą, Ty masz jeszcze gdzieś mamy okrągłe cele w osobnej torebce, nieważne, jest ich więcej, więc nawet nie wszystkie wchodzą do gry. Znaczy one są, dlatego jest ich więcej, ponieważ zobaczcie, my skoro rozkładaliśmy, zasada jest taka, że rozkładamy zawsze je na złotych miejscach, srebrne zawsze są puste, ale zobacz tu jest 3+, tu jest 4, więc tu jest 4, więc dlatego jest ich więcej. Na więcej osób tutaj tak. będą żetony. Tu 3+, dlatego ich jest więcej, ponieważ wiadomo, dla dwóch graczy jest mniej ich użytych. Tak. Tych żetonów też jest, zobaczcie, więcej. Ja wam tak wszystkie wymieszane pokażę. Cele końcowe tak samo. Jest ich tutaj sześć wyjętych, ale jest ich sporo więcej, więc też nie można sobie zaplanować tak całkowicie wcześniej, co tam będzie i co będziemy chcieli robić, bo nie wiemy. O, zobaczcie, tutaj na przykład za studentów na końcu toru, czyli tutaj... Tu, jakby byli, to za to są punkty. I również tutaj. Tu jest tor rozkońcowe. można zauważyć, to po takiej kresce tutaj. Tak samo tu tak. jest kreska. To Tego są pola prawdopodobnie końcowe. w ogóle nie widać, tej odległości, o, ale No ale kreski. uwierzcie nam tam są. O. Te cele, o, te, też jest ich dużo więcej, więc losowo, jak się je rozkłada, też bardzo różnie bywa. Czasami są bonusy do studentów, czasami same eliksiry, czasami same punkty. A poza tym mistrzowie, są, o, tu górę nogami. zobaczcie, ile tych mistrzów tu jest. To naprawdę oni też bardzo, ale w ogóle tego nie znam. Bo, a, tylko, tylko pierwszy raz widzę, ale znam, to wałek. Wał... <laughs> wałek do obserwacji mikroelementów mikro i atomów, dokładnie. O drugi wałek, d dwóch zwałkan. A, bo dwie takie same karty są. Robert Hooke jest dwa razy. A my przypadkiem jednej nie dostaliśmy nie dwa razy? A nie wiem, razy? powiem ci, nie wiem. Dobra, ale olejmy to. Nie wiem, jak to zaszło. Dużo mistrzów, one też pomagają, a czasami... No, bo to jest śmieszne ze mistrzami. Zwykle jak patrzymy na rękę mistrzów, to jest takie, eee, to mi nie pasuje, to mi się nie przyda, a nagle BUM! Amelia prawie użyła wszystkich trzech mistrzów tak. z, z czterech. Ja użyłem dwóch, myśląc, że ten mi raczej nie przyda się, bo ja w ogóle nie chcę w to iść. Ja na przykład ja miałem plan, co widzieliście pewnie na początku pierwszej rozrypcji, że zaznaczę, co będę chciał pójść. Zaznaczyłem to i zaznaczyłem to. Dlatego kupowałem dużo kart. Po drodze okazało się, kurczę. Ja chyba nie będę inwestował w ten tor. Za dużo musiałbym akcji poświęcić na to. I to daleko jest. Kurczego. Myślałem też, kurczę, tutaj są eliksiry, tutaj są eliksiry, może jak pójdę tu, będę miał eliksir co tura, może zrealizuję to, bo akurat miałem takie kolory. Też zrezygnowałem. Okazało się, że zaplanowane. To, co zrobiłem, to poszedłem tylko tu, szybko sobie to zaliczyłem, żeby mieć pewne, że tutaj będę miał punkty a ostatecznie za kasę. to ja to zrobiłam z zaskoczeniem. I zbierałem kasę, a Ty nie dość, że zrobiłeś z zaskoczenia, to jeszcze zdobyłaś idealnie gotówki, chociaż wydaje nam się, zrobiliśmy jakiś błąd, że jednak. Tak, tam chyba coś policzyliśmy, ale w punktach to bo ostatecznie nic nie zmieniło. A tam tamto tam tamten cel końcowy to był dla mnie w ogóle taki random, to mi w ogóle w przedostatniej rundzie. A ja go pomysł. chciałam ty robić. Ty chciałaś a nie zrobiła? Ty zawsze idziesz w książki i w tamte rzeczy, i kurczę, nagle zobaczyłem, ej, to ma, to ma rację bytu. Zdobyłem karty, które pozwolą mi zrealizować cel. Mam jakieś takie bonusy, które mi do tego się przydadzą. Nagle zobaczyłem, że mam tego mistrza, który pozwoli mi układać więcej, więcej książek. W ogóle miałem jeszcze drugiego mistrza który pozwoli mi wyrzucić dwie książki, ale to wtedy nie zobaczymy. No to jest punktów. świetna karta, Ostatnią mi grę uratowała. Tylko to odrzucamy dwie książki stąd, z tej puli, żeby zdobyć tutaj dwie Ale one nie sumują się do tamtego. One muszą być położone tutaj, do biblioteczki, więc ten cel, odjąłby mi cztery punkty, kartę. dając sześć punktów. Być może ale... to by bardziej było opłacalne. A jak nie bardzo wiem. idealna ta karta mistrza byłaby dla mnie, gdybym mogła te trzy usunąć, co by dwie oznaczało. Tutaj dwie? Tylko, no. A, dwie. Czyli... Nie ma tak łatwo. A, no dobra. W poprzedniej to rozgrywce tak 8. było, że miałam tutaj trzy, użyłam właśnie tego, tego mistrza, tej karty, więc usunęłam dwa, trzecią położyłam na miejscu, i w tym momencie miałam te punkty i te punkty, czyli już 14 punktów. Z tego, czego nie powiedzieliśmy podczas rozrywki, okazało się, że wszyscy ominęliśmy apteki. Moi drodzy, są dwie apteki w grze zawsze. To było w Wiedniu i w Napoli. Apteka oznacza, jeżeli pierwszy raz na niej staniemy, dostajemy taki żeton z jedynką i sobie to kładziemy. Jeżeli staniemy na drugą, czyli zaznaczamy sobie tutaj, że stanęliśmy. Jeden mamy. Jeżeli odwiedzimy drugą aptekę, obracamy ten żeton na trzy i wtedy stajemy do końca, gry trzy punkty do końca w każdej rundy. W każdej każdym rundy. podliczaniu punktów. Czyli jeżeli na przykład przez jakimś cudem, Uda nam się, na samym początku gry, jakoś tak wolosować, że te dwie apteki są tutaj. No powiedzmy tutaj, o to byłoby idealnie, tak? To zobaczcie. Jesteśmy w stanie, zaczynając grę stąd, w jednym ruchu zrobić pyk, w drugim ruchu zrobić pyk. To oznacza, że do końca gry dostaniecie 3 razy 6, 18 punktów za pierwszy ruch, bo przeszliśmy tutaj 2 złota i tak mamy na start. Więc na przykład tak może zajść, taka sytuacja i już mamy punkty, więc naprawdę trzeba obserwować mapę, wyliczać, zwracać uwagę na to, co tutaj gdzie leży, bo naprawdę w taki głupi sposób można sobie zrobić naprawdę bardzo dużo punktów do końca gry, tak? I tutaj jest dużo takich kruczków, które trzeba analizować właśnie pod kątem tego, co tutaj w tej naszej biblioteczce jest umieszczone. Tak, jest tutaj sporo myślenia. Jeśli ktoś jest podatny na paraliż decyzyjny, no może go mieć. Ja czuję, tak. że w tej grze tak, tego nie ma, przynajmniej ja w tej grze tego nie mam, ty ale ty sobie, tak, to oznacza, tak, że da się, że zgadzam można się zakleszczyć. Można się zakleszczyć, ale ratuje naprawdę to, że w tej grze da się od początku mniej więcej zaplanować w co chcemy iść i realizacja tych pomysłów pomaga w dobraniu. Ja e, nie wiem, ja tam zmieniałem plan po drodze. Ja też zmieniłem, ale, bo się okazało, że nie jestem w stanie uzyskać tego, bo chciałem na karty pójść, ale zobaczyłem, że musiałbym wtedy w każdej turze kupować kartę przynajmniej, a najlepiej jeszcze, żeby w, czterech, w chyba w czterech turach na sześć muszę kupić dwie karty. Kurczę, strasznie dużo. To chyba pomaga, kiedy ma się mistrza, bo jest taki mistrz, który pozwala Ci kupować więcej kart. Przede wszystkim e... można rozdzielić na różne zakupy, czyli dostajemy tak, powiedzmy pięć punktów jest do zakupu, ale możemy to podzielić dowolnie, na ile chcemy kart. Albo to jest mistrz, albo to jest... O, proszę bardzo, jest. To jest mistrz Thomas Brown. Cztery i możecie kupić cztery karty za jeden. Idealne pod ten cel. Cztery karty za jeden kupujecie... Jeden punkt dostajecie, ale możecie cel zrealizować, prawda? Naprawdę gra zapewnia dużo fajnych emocji. To może przejdziemy do wypraski, ponieważ jej nie ma, więc. No, nie ale to ma. w niczym nie przeszkadza, Jak w AgriKoli. No. Pusto. Mamy po prostu woreczki, w których trzymamy jeszcze rzeczy dla drugiego gracza i trzeciego, trzeciego i czwartego, więc wypraska taka. I dodatkowe taka. elementy też. Są dwie planszetki, one różnią się tylko i wyłącznie tym, że tu mamy. Ja mam tutaj. Ten trasę. pierwszy, pierwszy znacznik. Podróż. On jest zawsze nadrukowany tak. i są wszystkie. Znaczy, wszystkie. Są cztery z pięciu. Tak. E, tak, bo no, głupio by było, gdyby dali Plansetki na początek. Są... O, przepraszam. Głupio by było, gdyby na początek dali nam e, tutaj, e, trochę się teraz kamera majta. Stój! Nie rób dewastacji. Stój! Nie dewastuj się. E, mamy tutaj jeszcze piąty, czyli głupio by było, gdyby była kurczę, planszetka, która na początku ma bonusy do kupowania. Bo Ona ta osoba byłaby... od razu miałaby ogromną przewagę. Od razu Wszyscy można zgarnąć by wybierali karty. chyba to, więc to moim zdaniem jest dobrze zrobione, że są tylko te cztery. I chciałbym jeszcze na koniec. W, wśród moich tam, nie wiem, to że będzie chciała coś jeszcze powiedzieć. Świetna instrukcja, naprawdę bardzo dobrze napisana instrukcja. Wiesz, jakie. Bardzo jakie... fajne elementy ma no. Ja bym tę instrukcję określiła e, tak, że ona jest napisana w sposób łopatologiczny. I Tam tak jest powinny być Tak, instrukcje. To jest idealne. Jest po prostu wszystko w, tak wymienione, że robi się wszystko krok po kroku. Na początku, wiadomo, jest chaos, bo tych akcji jest dużo i tu można wykonać e, liczbę akcji równą bądź mniejszą. Tutaj w, w odniesieniu do tych akcji to się zbiera monety, ale w liczbie równej bądź mniejszej. I takie różne pierdoły. Na początku jest boże, ile tego jest nie ogarniamy, a w pierwszej rozgrywce wszystko staje się intuicyjne. Samo rozkładanie. Na początku to było takie wiecie o Boże tyle tych elementów a to też różnych, trzeba powiedzieć, tak, co właśnie. gdzie matko ile tego a potem się okazuje że losowo tam gdzie pasuje kształtem Tak i właściwie to tyle Ale to trzeba powiedzieć to dobrze mi pomniałaś ta gra Trochę czasu zajmie, zanim ją przygotujecie. To nie jest gra, którą rozkładamy i bum, zaczniemy jest elementów. Trzeba ale jednak wszystko polosować. Te polosować, te rozłożyć, karty potasować. Jeśli się dobrze spakuje, bądź zrobi sobie własną pod, pod własne preferencje jakąś tam mm, wypraskę, to myślę, że to sporo przyspieszy, ale no trzeba brać tak, pod ale uwagę, że tak, chwilę, to nie jest tak, że rozkładamy, pach, pionki, jedziemy. Bardzo mi się podoba to, że na samym końcu instrukcji mamy dużo stron, które wyjaśniają każdą kartę mistrza. To jest mega. Nie każdą, nie ma Hawkinga. Ale to dlatego, że chyba jakaś promka jest, tak coś. jest promką. Są trzy karty promki, które chyba w, nie wiem, czy w przedsprzedaży, chyba musiałabym sprawdzić. I na pewno na eventach trzeba chłopaków łapać. W każdym razie jest wszystko pięknie, każdy, każdy symbol, każda, każdy cel końcowy to wszystko jest tu wyjaśniane. Jak macie jakiekolwiek wątpliwości, zaglądacie i już wiecie o co chodzi. Jeśli chodzi o powracanie do instrukcji, nie mieliśmy żadnych. Niewiadomych, jeśli chodzi o rozgrywki. Chyba jedno czy dwie rzeczy musieliśmy się upewnić, jeśli chodzi o zasady. Chociaż czasami Przybytane jeszcze sprawdzamy, czy, czy na dwa, pewno tak. Ale chodzi, dążę do tego, że zaglądamy do niej głównie po to, żeby zobaczyć, co oznacza ten cel, co oznacza ewentualnie ten mistrz. Bo One... nie wszystko jest jeszcze tak, tak szybko. Nie da się dokładnie za pierwszym razem poznać wszystkich tych symbolik. i Czasami trzeba się upewnić do, do, do końca, o co tu chodzi, ale już po dwóch, trzech, czterech rozgrywkach rozpoznajecie symbolikę, co tak, oznacza. No, ikonografia, i tak dalej. właśnie do tego zmierzam. Ikonografia jest właściwie dość prosta. Na początku czuliśmy się trochę zagubieni, a potem się okazało, że jak już człowiek załapie schemat, to idzie bardzo prosto, nie ma tu jakichś większych wątpliwości. Czasami pojawi się na przykład cel końcowy, którego jeszcze nie widzieliśmy, bo jest ich sporo, a one wychodzą losowo. No mogło się zdarzyć, że któryś nie wyszedł. Dzisiaj jeszcze. nas zaskoczył tak, jeden. Tak, dzisiaj nas zaskoczył ten właśnie. Właśnie ten, ten do którego chciałem. Do którego chciałeś. Tak. iść, pierwszy raz go widzieliśmy, ale no tutaj nie było większych problemów z interpretacją. Tak. Mamy wszystkie karty startowe, starty kartowe mamy w starty kolorze. Fajne to jest też że jest pełen pomysłów. zestaw. My mamy popakowany każdy kolor osobno, wszystkie znaczniki, karty. I teraz zobaczcie też książki po drugiej stronie mają na przykład niebieski odcień, ty masz tak. odcień czerwony, w sumie brązowy. Tak, od razu widać, Można pakiet dla danego koloru, dla danego Ładny gracza podzielić. osobno spakować w woreczek, zamykamy i to też jednak trochę przyspiesza rozgrywkę, tak. jak nie trzeba nic sortować. O i zobaczcie. Pasuje symbol do kolumny? Pasuje symbol do kolumny. Bardzo mi się podoba to, ładnie. że tutaj wedle kształtu się to rozkłada. To... Kształt, ale ikonka Ikonka to pasuje. To samo przyspiesza rozkładanie całości. Bierzesz no jeden konkretny tu. kształt, kilka z nich układasz, resztę odkładasz i tyle. Super. No, czy, no, muszę przyznać, że wśród gier rzeczywiście takich cięższych, no kurczę, w Newtona mi się chyba najprzyjemniej grało, naprawdę. Jeśli chodzi o planszę w, dewastacja, dewastacja. w tym podsumowaniu. Tak, planszę, to no na dwustronna jest, chociaż na tej stronie możemy sobie tylko popatrzeć na mapkę no, Europy. lepsza taka, niż jakby była jakaś gładka. Tak? Gruba tekturka, wytrzymała nie tak ma, samo. Nie tu. ma czego się przyczepić. Tak jest, wszystko pięknie, karty są czytelne. Dokładnie wiemy jaka akcja, bo bardzo mi się podoba to, że potem trzeba wkładać te karty, i to wyznacza Ci kolejną akcję dodatkową, którą możesz robić. Tylko to jest czasem dewastujące. Naprawdę chcielibyśmy zbierać karty po to, żeby je używać, a nie po to, żeby je wkładać i się ich pozbywać. To jest takie a dlatego trzeba <laughs> kupować. Bo łatwo słuchajcie, ale jest bonus, bo dostajemy zawsze ten tutaj znaczy. na dole znaczy. Tak. tak. Słuchajcie, jest rzecz, którą w sumie u mnie w mojej rozgrywce teraz było widać, że jak się zaniedba kupowanie na początku, to łatwo się zablokować. Jeszcze jakoś mi to poszło, ale Trzeba kupować te karty. Też zauważyłem, że lepiej trzeba, kupować, po bo prostu zwykle nie trzeba, bo ma się większy wybór i wymienia się na coraz lepsze karty, co oznacza, że łatwiej jest robić cele. Tak, tylko na przykład jak idziesz w eksplorację, czyli idziesz w podróż, no to przede wszystkim chcesz kupować karty podróży, bo będziesz chciała sobie je wkładać pod spód, po to, żeby mieć jeszcze potężniejsze no ja, podróże. Ja, tak? ja wiem, że gdybym jednak nie olała tego kupowania na początku, być może ta rozgrywka byłaby lepsza. A ja się skupnej na kupowaniu tylko i wyłącznie dlatego, że sobie uzd uzd uzdrowiam ten cel na kupowanie kart i posiadanie jak najwięcej kart w ręku i na stole, bo to karty bierzemy na biurku i w ręku. Ale ogólnie, no teraz robiliśmy niezły rozpierdziel w sumie, ale trzeba przyznać... Ale że naprawdę, jeszcze tej strony nie rozwaliliśmy, jest dobrze. Zaraz to zrobię jest super, naprawdę. Kurczę, jestem pod dużym wrażeniem na początku byłem do Newtona taki, że o jest znowu jakiś ciężka, znowu będziemy mużdżyć, będziemy nagrywać 5 godzin. To też dlatego, A że nie czuliśmy, 3. żeby to była jakaś wielce odkrywcza gra, Tak. ale to jest, znowu nie oczekujmy tego od każdej gry. To jest po prostu naprawdę dobra gra, naprawdę przyjemnie się gra. Trzeba mózg wysilić. Jak ktoś jest podatny na wypływanie mózgu przez uszy, to wypływa. Jak nie, to idzie sprawnie. Ale jednocześnie tak jak mówię, to jest wypływanie mózgu z poślizgiem. Naprawdę jak masz cel, to masz poślizg i ładnie wchodzisz w tę grę. No, takie może dziwne porównanie. Mamy ale coraz faktycznie dziwniejsze. Tak jest. Zmęczenie robi swoje. Tak. Chyba powiedzieliśmy wszystko. Czy coś jeszcze chcemy dodać? Czy to już. Tyle. Newton ma premierę 18 maja. A nie 16? W każdym razie, za chwilę, eee... po, po tym jak 16. oglądacie ten film. Masz rację, 16 tak. maja. Za chwilę jest, także jest, przed sprzedaż możecie zamawiać, widzicie wszystko, co i jak. Także, jeśli powiedzieliśmy wszystko. Chyba powiedzieliśmy. Jak macie wszystko. jakieś pytania, pytajcie. Tak, jak macie pytania, to pytajcie, a przede wszystkim dajcie znać, czy mieliście może okazję grać na jakimś evencie, graliście, macie jakieś wrażenia. Czy Wam się gra podoba? Czy planujecie kupić, czy chcecie zagrać? Na perko nie można było jak pograć. jest, tak? Było i widziałam, że cały czas chłopaki mieli zajęte stanowisko. Gzła z zmęczeni po robocie. Nie dziwię się w sumie. Nie, nie to, to Ale to jest gra jest warta event. świeczki, mi się wydaje. Gra naprawdę jest, jest spoko. Więc jak wam się podobało, Cieszymy się niezmiernie, my tutaj mieliśmy dużo emocji, już to widzieliście, mam nadzieję, tę naszą ostatnią rundę, która była. No właśnie ostatnia runda, tak? Myślisz, pół godziny, pół rok tej dosłownie, gry. pół godziny myśleliśmy, dobieraliśmy jak najbardziej optymalne rozwiązania, a potem z poślizgiem w pięć minut rozegraliśmy ją i mega dużo punktów się udało zyskać, więc ostatnia runda jest najbardziej taka właśnie mózgożerna, a, i czasami nie wpadają nowe pomysły. Że są planszetki pomocy gracza, widzieliście Bardzo fajne je rzeczy. w rozgrywce. Tak, każdy ma e, swoją. Tylko wykorzystanie monet i wykorzystanie eliksiru i. To wystarczy. To też to fajna podpowiedź. Nie to, trzeba dokładnie więcej. Wiemy, że to jest jeden x to nie widzicie, ale to jest na przykład pokazane tylko raz na rundę. Wszystko jest czytelne, ikonografia jest naprawdę super. Dziękujemy Wam serdecznie. A, zajmuje dużo miejsca na stole. Zajmuje, no myśmy tutaj, kurczę, ledwo ten kadr złapali, naprawdę. Tu już w ogóle mamy granicę stołu. Mam nadzieję, że nie było jakoś to bardzo, nie rzucało się w oczy. Musieliśmy trochę się nakombinać, żeby to wszystko w tym kadrze zmieścić. Widzieliście, że sięgamy ledwo, ledwo tam nawet, żeby tutaj nic nie pokazać za dużo, bo by potem się pokazały Tak, tak? mam nadzieję, że wszystko z tej wysokości widzieliście, jeśli chodzi o te elementy. Tak. Jak nie, no to... Miejmy no, niestety, nadzieję... Niestety nic na to nie poradzimy. Nie mamy jeszcze takiego sprzętu, żeby móc, wiesz, sobie zzoomować. na to miejsce, na to miejsce chyba trzeba mieć wiele kamer w takim wypadku. Myślę, że tak. A przy pełnych rozgrywkach łatwo nie jest. Ale jeszcze raz serdeczne dzięki, wielka piona, i do zobaczyska w kolejnych materiałach na kanale. Cześć! Cześć!